gównojadzie, dupolizusie, śmierdzący trupem dupy skowy syna, śmierdzącego trupem. I powiem, że to było straszne. Bo kibel wybrałaś za dom i kiblem się stałaś. Potrafiłam się położyć spać i nieodczytanych wiadomości mieć na przykład 38. 40% ludzi powiedziało, że było nękanych w ciągu 5 lat poprzedzających badanie. Zwyczajne życie 30-latki. Praca, mąż, 2 dzieci. Mieszkanie w podwarszawskim miasteczku. Tak było aż do pierwszych SMS-ów. Po nich przyszły kolejne. Dziesiątki, setki, przez miesiące, lata. Ja naprawdę nie mam pojęcia, skąd się wziął ten człowiek. Przyszedł do nas z jedną parą spodni, jedną parą gaci, Pismem Świętym. Cudak. On się nadawał na górę, tak, jakiegoś wszędzie jakiś. Posłuchaj opowieści o nękaniu, stalkerach i ich ofierze. O jasnowidzeniu, manipulacji, oszustwach i zagmatwanych relacjach rodzinnych. I o walce o prawo do własnego spokojnego życia. I nagle było słychać coś. Krzyki, jęki, nie wiem co to było. Tu Katarzyna Błaszczyk. I Hanna Bogoryja Zakrzewska. A to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinki będą dostępne w serwisie magazynpismo.pl i w aplikacji Audioteka. Producentem 5. sezonu Śledztwa Pisma jest Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Partnerem strategicznym 5. sezonu Śledztwa Pisma jest Audioteka.